Siemaneczko, z tej strony Kublew. Witam Was po dość dużej przerwie. I co? I dzisiaj będziemy otwierali paczki za Mistrzostwa Fut, w którym wbiłem rangę Gold 2. No, nie jest rewelacja, ale postanowiłem przynajmniej nagrać jakiś film, żeby coś było. Ostatnio bardzo miło mnie przyjęliście, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Paczki, tak jak mówiłem, nie są zbyt rewelacyjne. Tutaj, żeby Wam jeszcze udokumentować, jak widzieliście, ranga Gold 2, 24 wygrane, także taki standardzik u mnie. Jeszcze Wam pokażę tutaj składzik, jakim obecnie sobie pogrywam. Możecie ocenić, jak widzicie, Dawid de Gea i Harry Kane, który gra bardzo dobrze na tej pozycji, bardzo polecam. A jeśli nie widzieliście tego poprzedniego filmu, gdzie ich trafiał, to zapraszam do obejrzenia. Co? No i lecimy. Otwieramy paczuszki. Nie planuję w nich jakoś zbyt dużo, ale myślę, że może jakieś ekrany przynajmniej się pojawią. Także lecimy z paczką za 25 tysięcy. Czy będą ekrany? Będą ekrany. To super. Jest tu inform! Dania? Pepe Was! Czyli już widzicie. Super, mamy walkout. To przede wszystkim najważniejsze. W paczce może być coś jeszcze. No, zawsze mogło być gorzej. Tak, paczka jest super. Elegancka. Ten Was, gdyby to był środkowy pomocnik, to naprawdę mógłby chodzić po jakieś takie przyzwoite pieniądze. A tak, myślę, że na tym prawym skrzydle to jest duży wybór tych zawodników, więc on pewnie dużo nie będzie kosztował. Ale overall za to jest wysoki. Lecimy z dwoma mega paczkami rzadkich kart. Tutaj też liczę na jakiś. No, walkout może nie, ale jakieś, żeby było podświetlenie. Nie ma podświetlenia. No nie wierzę. Ale może będzie Jezus? Nie, to jest Daniel Sturridge, którego przed chwilą trafiliśmy. Ajajaj. Trudno. No nie zawsze się trafia dobre karty. Kondycje drużynowe, które mi się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Ten, kto gra w Food Champions, to dobrze wie. O, tutaj muszę uważać, bo na liście transferowej mało miejsca. Dlatego chyba pozwolę sobie skoksować tego 75, chociaż zwykle tego nie robię. No nieważne. Lecimy do ostatniej paczki, mega paczki. 30 zawodników rzadkich, 26, 30, przepraszam bardzo, kart. Zatem dobrze by było, żeby to byli zawodnicy. I lecimy. Mam nadzieję, może tu będzie podświetlenie. Jest podświetlenia, więc mamy pół walkout. I co to będzie? Jest to Brazylia, jest to lewy obrońca, czyżby to był Marcelo? A więc świetny traf i drugi walkout. Żałuję, bo Marcelo na pewno będzie w toty. Myślę, że to jest pewniak. Trafilibyśmy jego kartę Team of the Year, ale kurczę no. Ale nie ma co narzekać. Mamy jeszcze w kartce Perisicza, więc ta paczka jak najbardziej na plus. I to jest moja. Ogólnie tak patrząc, to są moje jedne z lepszych paczek za Golda 2. Zazwyczaj wpadały tutaj no, takie słabsze karty, no, nie będę ukrywał. Moim zdaniem jest super. Mieliśmy dwa walkouty. Tak naprawdę chyba z trzy ekrany, bo tam jeszcze był Perisic, także jest naprawdę super. No i cóż ja Wam mogę powiedzieć. Zachęcam do łapkowania tego filmiku i do subskrypcji, bo być może. Niedługo się zobaczymy. Trzymajcie się, pozdrowienia dla Was. Siema.